Przedwieczne Twe słowo, o Panie, pochodnią jest stopą mym. To słowo od złego ochrania w pielgrzymce mej w świecie tym. A żeby już więcej nie grzeszyć, do serca złożyłem Twe słowo, by grzechu się strzec i święcie móc żyć. Twe słowo wciąż w sercu chcę mieć. O Panie, Twe słowo niezmienne od wieków na wieki trwa. W nim poznać nam swą odzwierciedlasz, Twą łaskę nam ono da. A żeby już więcej nie grzeszyć, do serca złożyłem Twe słowo, by grzechu się strzec i święcie móc żyć. Twe słowo wciąż w sercu chcę mieć. Z poranku w południe wieczorem uwielbiam wspaniałość Twą. Tyś moim dziedzictwem, mym wzorem i szczęściem, radością mą. A żeby już więcej nie grzeszyć, do serca złożyłem Twe słowo, by grzechu się strzec i święcie móc żyć. Twe słowo wciąż w sercu chcę mieć. Przyrzekłeś zlać moc Ducha łaski, nad nami okazać cud. Daj dzisiaj nam odczuć wyraźnie, że nasz już nawiedzasz lud. A żeby już więcej nie grzeszyć, do serca złożyłem Twe słowo, by grzechu się strzec i święcie móc żyć. Twe słowo wciąż w sercu chcę mieć. By grzechu się strzec i święcie móc żyć. Twe słowo wciąż w sercu chcę mieć. Jestem zadowolony z nowego nagłośnienia, dlatego że ciszej. Drodzy bracia i siostry, słyszeliśmy tą piękną pieśń. A żeby już więcej nie grzeszyć, do serca złożyłem Twe słowo, by grzechu się szczec i święcie móc żyć. Twe słowo wciąż w sercu chcę mieć. A więc to wspaniałe słowo. Słowo, które nas prowadzi przez życie. Jest naszym przewodnikiem. Dzięki Bogu za to słowo. Chwała Panu. Jeden z ewangelistów pisze w swoich rozważaniach: często słyszę chrześcijan, którzy mówią, przez modlitwę przyszło przebudzenie do naszego kościoła. Ja mówię, że to nie może się stać tylko przez samą modlitwę, pisze tak ten ewangelista. Przebudzenie przychodzi, gdy ludzie oprócz modlitwy będą szczerze pragnąć także Słowa Bożego i całkowicie chcą poddać swoje życie rządom Pisma. Nie można uzyskać niebiańskiej radości, póki Słowo nie przekona ludzi o grzechu, nie złamie pychy, uprzedzeń i fałszywego wyobrażenia o sobie. A więc widzimy, że modlitwa jest bardzo ważną i istotną w naszym życiu, ale w parze z modlitwą powinna iść
także miłość, zamiłowanie do Słowa Bożego. Słowo Boże ma wielki wpływ na nasz rozwój duchowy. Ono przyczynia się do procesu dojrzewania zachodzącego w nas. Paweł przyrównuje nasz duchowy rozwój do rozwoju naszego ciała. I mówi, że nasze dusze podobne są, także odżywianie ich podobne jest do odżywiania naszego ciała, stawów, mięśni. I w ten sposób rośniemy, jak powiada apostoł Paweł w liście do Kolosan, 2 rozdział, 19 wiersz, rośniemy wzrostem Bożym. Po prostu kiedy ufamy, trwamy w Chrystusie i Jego Słowie, podkreślam to, i Jego Słowie, wtedy nieustannie wpływa to na życie naszej duszy. Jezus i Jego Słowo jest stałą siłą, która podtrzymuje nasze życie, jako żywczy strumień, który płynie i w którym stale jest woda, tak i to Słowo, Słowo Boże, emanuje z nas wtedy, kiedy odżywiamy się tym Słowem, czytamy Go, zastanawiamy się nad Nim. Mamy stale dostawę od naszego Pana przez to Słowo, nowych sił, nowej mocy. I choć nieraz czujemy się zewnętrznie może niezbyt dobrze, to jednak wewnątrz, w naszych sercach płynie ten strumień Boży, który stale daje nam nowe życie, nową siłę, aby naśladować Pana Jezusa Chrystusa. Jak pamiętacie, podobnie Izrael przetrwał 40 lat na pustyni i żyli manną. Był to pokarm naturalnie z nieba, zesłanym z nieba. Ale ten pokarm miał wszystkie składniki potrzebne do tego, aby budował się system odpornościowy Izraelitów. Dlatego lud Boży, Izraelici, nie chorowali na choroby egipskie. Wokół Kanaanejczycy, Filistyńczycy umierali na różne zarazy, a Izrael był cały czas odporny na różne dolegliwości. Byli karmieni pokarmem Bożym. Naturalnie, dopóki nie sprzeciwiali się Bogu, dotąd rozwijali się i wzrastali duchowo. Tak samo jest ze Słowem Bożym, naszą manną obecną, tą duchową manną. Ona jest chlebem zesłanym z nieba. I ona buduje nasz ten system odpornościowy, duchowy na wszelkiego rodzaju grzechy. Możemy nie widzieć zewnętrznych oznak, jak wzrasta ten system odpornościowy, ale Słowo działa wewnątrz nas i wzrastamy systematycznie. A Słowo Boże obiecuje, że wszyscy, którzy kochają Jezusa i Jego Słowo, będą wzrastać także w odporności duchowej. I możemy czasem być kuszeni, ale z biegiem lat stwierdzamy, że mamy coraz większą siłę do odrzucenia pokus świata. Jesteśmy bardziej zdegustowani brudem, który widzimy wokół siebie. Już nie myślimy tak jak ten świat. Gdy przychodzi piątek, oni powiadają, o, jest piątek, czas na imprezy, a my myślimy już tylko 2 dni i spotkamy się znowu w społeczności, będziemy słuchać Słowa Bożego, będziemy przeżywać wspólnie modlitwy,
cieszyć się, śpiewać, uwielbiać naszego Pana Jezusa Chrystusa. Taka zmiana w naszym życiu następuje. Możecie powiedzieć amen. Chwała Panu. I zgodnie z Słowem Bożym, drogą do życia z Panem jest pokuta. Pokuta, którą stale w naszym życiu, gdy źle coś uczynimy, niewłaściwie, bardzo ważne, aby ona się pojawiała. Efektem pokuty jest przebaczenie naszych grzechów. Czym jest nasze przebaczenie? Przebaczenie naszych grzechów, które otrzymujemy od Boga. I tym chciałbym, abyśmy się dzisiaj bliżej zajęli. Tematem mojej usługi jest przebaczenie w świetle Słowa Bożego. Modlimy się w modlitwie pańskiej i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Przebaczenie przy naszym nawróceniu jest całkowitym zaprzestaniem przez Boga. Bóg zaprzestaje wypominać wszystkie nasze czyny haniebne, naszą przeszłość i to, co w teraźniejszości jest niewłaściwego i co będzie w przyszłości. Bóg przebacza nam ze względu na to, że kara za nasze grzechy została poniesiona przez Jezusa Chrystusa na krzyżu naturalnie. Bóg powiada w liście do Hebrajczyków: gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Pragnę podkreślić to słowo: nie wspomnę. Pan powiada: grzechów ich więcej nie wspomnę więcej. Chwała Panu. Przebaczenie zawiera w sobie niewspominanie, niewypominanie grzechów popełnionych przez nas. I wiemy wszyscy, że źródłem tego przebaczenia jest ta wielka łaska Boża. To znaczy niezasłużone miłosierdzie Boże dla grzeszników. W momencie nawrócenia otrzymujemy całkowite przebaczenie i przystęp do Boga Ojca. Przez to, że stajemy się czyści, otrzymujemy przystęp do samego Boga. Jak to się stało, że otrzymaliśmy ten przystęp do samego Boga? Dzieje się to dlatego, ponieważ nasz Pan Jezus na Golgocie, na krzyżu, gdy zawołał donośnym głosem i oddał ducha, pamiętacie, co napisane jest w Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, 50 do 51 wiersza? I oto zasłona w świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. W momencie śmierci Pana Jezusa Chrystusa zasłona, która była między miejscem świętym i najświętszym. Pamiętacie, że świątynia dzieliła się na trzy części. Tak zwany przedsionek, gdzie był ołtarz, składano ofiary całopalenia. Miejsce święte, w którym codziennie kapłani składali ofiary kadzidła, gdzie był świecznik, chleb pokładny. I potężna zasłona grubości, niektórzy powiadają 10 centymetrów, a może jeszcze i więcej. I ta potężna zasłona w momencie, kiedy Pan Jezus umierał na Golgocie, ona rozerwała się na dwoje od góry do dołu. I w tym miejscu najświętszym, jak pamiętacie, była skrzynia przymierza, w której były przykazania.
A ta skrzynia przymierza, te przykazania, one reprezentowały obecność samego Boga. I tam, do tego miejsca najświętszego, najwyższy kapłan mógł wstępować tylko raz do roku. I w momencie, kiedy Jezus Chrystus umarł na Golgocie, zasłona się rozerwała i do tego miejsca najświętszego, miejsca obecności Bożej, otrzymaliśmy wszyscy my przystęp. A więc mamy przystęp do samego najświętszego Boga. Czytamy w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 9 do 20 wiersza. Mając więc bracia, powiadam i siostry, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje naturalnie, nasz Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus. Znaleźliśmy się w wspaniałej sytuacji. Wreszcie możemy się cieszyć czymś, co nie przeżywali i nie mieli możliwości przeżywać przez wiele lat, przez setki lat, a potem także możliwe, że i przez dłuższy jeszcze okres niż setki, może tysiące lat, nie mogli przeżywać Izraelici. My mamy przywilej tak wielki, przywilej, jakiego nie miał nawet Abraham i Dawid. Mamy dostęp do miejsca najświętszego, do samego tronu Boga Wszechmogącego. Chwała Panu. A więc tam drzwi są dla nas otwarte. Możemy przystępować do najświętszego Boga i mamy dostęp do tego miejsca. W dalszym życiu i naśladowaniu naszego Pana uczymy się, że Słowo Boże powiada, że warunkiem otrzymania przez nas przebaczenia jest także nasze przebaczenie bliźnim. Zastanówmy się bliżej nad przebaczaniem. Powtarzam słowo przebaczaniem bliźnim. Chciałbym podkreślić to słowo przebaczanie. Liczba mnoga przebaczania. Pamiętacie, kiedy apostoł Piotr pyta się Pana Jezusa, ile razy powinienem przebaczyć swojemu bliźniemu? Pan Jezus odpowiedział w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, 22 wiersz. Nie powiadam ci tylko do 7 razy, lecz do 77 razy. Tak więc możemy powiedzieć, że powinniśmy być gotowi ciągle, ciągle przebaczać wszystkim tym, którzy wyrządzają nam krzywdy. Tak jak Jezus przebaczył nam nasze grzechy. Przebaczył nam i dał nam przez to dostęp do miejsca najświętszego. Teraz powiada, i my tak samo, naśladując Jego, powinniśmy przebaczać naszym bliźnim. I bardzo ważne słowo, które dzisiaj chciałbym podkreślić, bardzo ważne słowo zapisane w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 14, 15 wiersz. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinien waszych. Jest to bardzo ważne stwierdzenie. Otóż warunek, aby mieć przystęp do tego miejsca najświętszego,
Otóż warunek, żeby mieć przystęp do samego świętego Boga, jest także odpuszczenie. Odpuszczenie przewinień tych, którzy nam wyrządzili inni ludzie. Jako ludzie przeżywamy nieraz zranienia. Pewien pastor pisze, że zranienia wysysają z ludzi energię i życiowe możliwości. Człowiek nie jest w stanie, działać tak, jakby mógł działać, pracować, służyć Panu, tak, jakby mógł pracować i służyć Panu. Zranienie czy zranienia powodowane są zazwyczaj w związku z relacjami nie obcych ludzi, ale bliskich nam ludzi. Ranią nas nieraz mąż, żona, rodzice, osoby znaczące, nauczyciele, pracodawcy, przyjaciele. A kiedy jesteśmy skrzywdzeni, wpadamy w wir złych myśli i oskarżeń na temat tych, którzy nas skrzywdzili. Negatywne myśli i słowa mogą powstrzymać nas od, jak już mówiłem, od tego, aby wyjść do innych i służyć innym w miłości. Bo tylko Bóg może dać nam tą prawdziwą miłość, siłę do tego, aby wykonywać Jego wolę, aby iść tą drogą, którą On dla nas wytyczył. I co więcej, nasze złe myśli, postawy i słowa mogą blokować nas w doświadczaniu łaski Chrystusa dla nas samych. I jeszcze o jednej sprawie musimy zawsze pamiętać, że każda negatywna rzecz czy myśl pochodzi od naszego wroga, szatana, którego Pan przyrównuje do złodzieja. I mówi Ewangelii Jana, 10 rozdział, 10 wiersz, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby owce, aby miały życie i obfitowała. I obfitowały. A każda pozytywna myśl ma swoje źródło w samym Panu Jezusie Chrystusie. Negatywna naturalnie pochodzi od szatana, a pozytywna od samego Pana Jezusa Chrystusa, który, powtarzam, powiedział, ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Oskarżyciel więc oskarża, podczas gdy pocieszyciel pociesza. Możemy nawet dostrzec, że gdy nas Pan sam karci, napomina, to czyni to zawsze dla naszego dobra. Czyni to zawsze dla naszego dobra, aby nas wychowywać, abyśmy mogli wzrastać. Ale jak jest w naszym życiu praktycznie? Pewien nauczyciel słowa obserwował sam swoje własne życie i analizował go, zrobił notatki o swoim życiu, tak przypuszczam, i zauważył, że 80% jego myśli to myśli negatywne, a tylko 20% pozytywne. Poprosił swoich słuchaczy, aby przeanalizowali swoje życie i rzeczywiście ludzie doszli do takiego samego wniosku, że 80% to na ogół myśli negatywne. Gdy przysłuchujemy się słowom wielu ludzi, to możemy dojść do wniosku, że mają ten sam problem. Wyliczają zranienia, wspominają swoje krzywdy, starają się udowodnić winę innych, kreując siebie na niewinne ofiary. Zauważyliście to?
Niektórzy głową kiwają, że tak. Nasz wróg, szatan, jest wyrafinowany. On używa nawet Słowa Bożego do swych podłych zamiarów, abyśmy na bazie nieraz Słowa Bożego potępiali i osądzali innych. Słowo Boże nam powiada, że w obecnych czasach, czytamy to w Księdze Objawienia, w obecnych czasach szatan w szczególny sposób nasilił swoje działania. Czytamy w 12 rozdziale, 12 wiersz o szatanie. Biada ziemi i morzu, gdy zstąpił do was diabeł, pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Pamiętajmy, że szatan ma czasu niewiele. I ta planeta, na której żyjemy, jest polem bitwy. Szatan przygotował swoje siły. Jego strategia jest gotowa. Całe piekło jest jedną wielką siecią do działania, którą on używa do tego, aby niszczyć ludzi. I głównym celem szatana, jak myślicie, kto jest głównym celem szatana? Głównym celem szatana, których on atakuje, są wybrani Boże. Wybrani Boży. To nie odstępcze narody. Oni są już w jego rękach. Ani letni, zadowolony z siebie Kościół, ale raczej czysta oblubienica Chrystusa. On właśnie tych chce odciągnąć od Jezusa Chrystusa. I właśnie tych najwięcej atakuje. Wybrany święty lud, składający się z odkupionych krwią Pana Jezusa Chrystusa, jest przedmiotem ataku szatana. Dlatego, moi kochani, musimy prosić, prosić naszego Pana o moc do zwycięstwa, abyśmy mogli dać odpór złym słowom i złym myślom. Możecie powiedzieć amen? Musimy przygotować się, być gotowi zawsze na tą walkę, aby dać odpór złym słowom, złym myślom i aby mieć zwycięstwo w Panu Jezusie Chrystusie. Jakub w 3 rozdziale swego listu przypomina, jak potężną moc ma język. Tym językiem możemy wypowiadać i dobro, i zło. Dlatego musimy się modlić o to. Panie, postaw straż moim ustom, pilnuj moich myśli. Nie chcę nikogo ranić ani obrażać. W Jezusie Chrystusie, w Nim jest nasze zwycięstwo. Chwała Panu. Słowo Boże wzywa nas do życia w zwycięstwie. W zwycięstwie, okazując miłosierdzie, a nie osądzając innych. Czytamy w Ewangelii Marka, 11 rozdział, 25 wiersz. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie. A więc początek naszej modlitwy, prawda? Rozpoczęcie naszej modlitwy. Odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Zauważyliście, drodzy, że Pan Jezus bardzo mocno podkreśla ten fakt, jak ważne jest odpuszczanie przewinien tym, którzy nam wyrządzają krzywdy. Pierwszy człowiek, Adam, pamiętacie, na zapytanie Boga, czy jadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść, a więc z drzewa poznania dobra i zła,
Co odpowiedział Adam? Ewa. Ewa. Ewa dała mi i jadłem. A więc myśli przede wszystkim o zrzuceniu winy na swoją żonę. Ewa dała mi. A co Ewa powiada? Szatan. My niewinni. My niewinni. Niektórzy nazywają to drzewo wiadomości dobra, poznania dobra i zła drzewem osądzania. Jesteśmy gotowi do osądzania innych. Wydaje nam się, że mamy na tyle mądrości i wiedzy, aby każdą sytuację osądzić właściwie i uczciwie. Instynktownie osądzamy innych, a te osądy są negatywne, stronnicze i niesprawiedliwe. Adam winien odpowiedzieć: zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem. To ja zgrzeszyłem. Ja zgrzeszyłem. Byłem nieposłuszny. Ale on wolał winę zrzucić na Ewę. Obarczyć swoją żoną. Duch Święty jednak działa w nas, abyśmy odwrócili się od osądzania innych i wejrzeli w głąb swojego własnego serca i przyznali się sami do winy. Przecież każdy z nas posiada wolną wolę. Każdy z nas podejmuje sam decyzję. I każdy odpowiada sam za siebie. W momencie, gdy przyjęliśmy Pana Jezusa jako Zbawiciela, Słowo Boże stało się naszym przewodnikiem. I gdy zaczynamy spożywać Jego system, Jego Słowo naturalnie, w sposób duchowy, systematycznie, tak jak pokarm doczesny spożywamy systematycznie, żeby żyć, to miłosierdzie zacznie nas napełniać. Miłosierdzie zaczyna nas napełniać. I w miejsce osądzania pojawi się przebaczenie. Będziemy pamiętali na słowo naszego Pana Jezusa, zapisane w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 1-2 wiersza. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Musimy liczyć się z tym, że będziemy odpowiadali według swojej postawy, za swoje grzechy. Według miary, jaką osądzamy innych. Gdy otworzymy swoje serce na miłosierdzie i przebaczanie innym, nie oczekując od nich nawet zadośćuczynienia, możemy odczuć w naszych sercach wspaniały pokój. Czy przeżywacie tak? Niektórzy kiwają głowę. Możecie powiedzieć amen? Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i miłosiernym. Czytamy w Słowie, Psalm 116, 5 wiersz, czytam z Biblii Tysiąclecia. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny. I chcę podkreślić słowo miłosierny. Bóg nasz jest miłosierny. Z jednej strony jest sprawiedliwy. Sprawiedliwość kojarzy nam się zawsze z sądem na pewno. Na pewno jeśli chodzi o sąd Boży, wiemy, że jest Pan Bóg sprawiedliwym sędzią, ale Bóg jest także miłosiernym i przebacza. Przebacza. Tym, którzy szczerze
upamiętują się i okazuje im łaskę. Wiemy, że i w sądach tych na ziemi także sędziowie niekiedy zwracają uwagę na oskarżonego, czy on wykazuje skruchę, czy jest prawdomówny, na jego postawę. I to ma także wpływ na wyrok. Ale u Boga jest wspaniałe, cudowne miłosierdzie. I dzięki Bogu za to miłosierdzie. Bowiem, jak powiada Pismo Święte, Rzymian 3:23, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Bylibyśmy w beznadziejnej sytuacji, gdyby Bóg nie był miłosierny i nie przebaczał nam. Dzięki Bogu, że jest dla nas miłosierny. Ale Bóg także chce, abyśmy Jego naśladowali w tym miłosierdziu i przebaczaniu. W Jakuba, 2:13 czytamy: nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. I dalej: miłosierdzie góruje nad sądem. Miłosierdzie góruje nad sądem sprawiedliwości. Jeden z chrześcijańskich pisarzy wyznaje o sobie, a myślę, że wielu może to także potwierdzić, jeżeli patrzymy na swoje życie. Pisze, że stwierdzam, że pewnego rodzaju dualizm rozwija się w naszym życiu. Dla siebie pragniemy miłosierdzia. Boże, bądź mi miłosierny. Bądź mi miłosierny. Ale w stosunku do innych domagamy się sprawiedliwego osądzenia. No, niech tamten w końcu się upamięta. Boże, uczyń coś, żeby się w końcu upamiętał. Ale dla mnie okaż miłosierdzie. Czytałem świadectwo pewnej siostry, która wyznaje, że miała bardzo surową matkę. Niestety ta matka często ją karała, nawet za coś, czego nie zrobiła. Brała pasek, biła ją do tego stopnia, że chodziła posiniaczona. I ta siostra, naturalnie zanim się nawróciła, nienawidziała swoją matkę. Osądzała ją. Bardzo miała wielki żal do swojej matki. Ale gdy się nawróciła, sumienie zaczęło ją osądzać. Osądzać, że brak w sercu jej jest przebaczenia do matki. Patrzyła się na swoje życie i zauważyła, że często jeszcze ona oczekuje, że Bóg w swojej sprawiedliwości osądzi jej matkę. Tak więc oczekiwała na osądzenie swojej matki. Chociaż sama doświadczyła miłosierdzia. Bóg przebaczył jej wszystkie grzechy. A Biblia nakazuje: czcij ojca swego i matkę. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. I ta siostra czyniła wysiłki. Chciała się zmienić. Wiedziała, że gdy się spotyka z matką, to jednak nie ma tego prawdziwego przebaczenia w jej sercu i tak jest obciążenie. Starała się być miła dla swojej matki. Jednak uraz nie opuszczał jej wnętrza. W międzyczasie nawróciła się także jej matka. Ale matka także w swoim dzieciństwie doświadczyła wiele niesprawiedliwości w swojej rodzinie. I ten grzech tak jakby przeszedł na nią i opanował jej naturę. Po pewnym czasie ta siostra, gdy była w obecności swojej matki, powiada do niej: mamo,
Niedawno czytałam Słowo Boże i ono przemówiło do mnie, to Słowo szczególnie. I zdałam sobie sprawę, że zgrzeszyłam przeciwko Tobie. Osądzałam Ciebie. Nienawidziłam Ciebie. Teraz chcę Ci wszystko wyznać i zmienić się. Ale matka odpowiedziała jej, wiesz co, ja już nie chcę o tym rozmawiać. Nie chcę nawet zastanawiać się nad przeszłością. Proszę, nie mów więcej do mnie już na temat przeszłości. Często widywała się z matką, powtarzała jej, że ją kocha, ale czuła, że serce jej jednak jest cały czas jeszcze nieszczere wobec matki. I po 3 latach modlitwy, proszenia, Duch Święty spowodował, że nagle jej serce się zmieniło. I kiedy swoją matkę uściskała, odczuła, że jest wolna zupełnie od urazu. Że wszystko jakby z jej myśli i serca, wszystko spadło. Cały ten ciężar, cały ten uraz, wszystko. Jej serce wypełniło się niezwykłą miłością do matki. Uczynił to naturalnie Duch Święty. I co zaskakujące, i serce matki zmieniło się. Zmieniło się także i serce jej matki. I ta więź, prawdziwa więź, jaka powinna być według Słowa Bożego, zrodziła się w ich sercach. Miłosierdzie napełniło ich serce. Zmieniło się ich postępowanie i zniknęło osądzanie i wszystkie urazy. Duch Święty uwolnił je od wszystkich żalów. Pan Jezus mówił o sobie, pamiętacie, że przyszedł, aby uciśnionych wypuścić na wolność. Ewangelia Łukasza, 4:18. Aby uciśnionych wypuścić na wolność. I nieraz w sercach naszych jesteśmy ściśnięci, uwięzieni przez to, że czujemy jakiś uraz, że osądzamy. Ale Pan ma moc nas uwolnić. Pan ma moc uwolnić nas od wszelkich urazów, od braku przebaczenia. Chwała Panu. Pan ma moc nas uwolnić. I gdy wołamy do Niego, On uwalnia nasze serca od wszelkich urazów, które więzią nasze serca. To jest cudowne, że takiego Pana mamy, który nas uwalnia od wszelkiego obrażania się, od tego, co mogłoby nas męczyć w naszym sercu i zniewalać. I możemy odczuć zupełny pokój w naszym sercu. Bóg przez Ducha Świętego to może sprawić w każdym sercu. Amen. Moi kochani, Bóg objawia nam swoje wielkie miłosierdzie. Przebacza nam wszystkie nasze grzechy. Powiada do nas, że nie będzie wspominał naszych grzechów. Ale chce, abyśmy i my przebaczyli naszym bliźnim. Tak jak On na Golgocie modlił się za swoich prześladowców. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak pragnie, aby w naszych sercach było także to przebaczenie. I tego nas uczy Słowo Boże. To wspaniałe Słowo Boże uczy nas. Chciałbym jeszcze przypomnieć ten werset, który jest tak ważny. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec Niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam waszych przewinień. Nasze przebaczenie jest warunkiem, aby nam Bóg
odpuścił. A w Jezusie jest, jeszcze raz podkreślam, uwolnienie od zranień i moc do przebaczania. Takiego mamy naszego Pana. A żeby już więcej nie grzeszyć, do serca złożyłem Twe słowo, by grzechu się szczec i święcie móc żyć. Twe słowo wciąż w sercu chcę mieć. Niech to będzie naszą modlitwą dzisiaj. Niech to będzie naszą prośbą do Pana. Panie, daj, aby moje serce było wolne. Uwolnij zupełnie od wszelkich uprzedzeń, od tego, co by mogło mnie dzielić, od Ciebie i od moich bliźnich. A Pan to w swoim miłosierdziu sprawi. Chwała niechaj będzie naszemu Panu. Moi kochani, chciałbym, abyśmy się dzisiaj jeszcze modlili i abyśmy prosili, aby Pan dał nam takie serca, jak On sam miał. Serca pełne miłosierdzia i gotowości do przebaczania. Aby to Pan sprawił w naszych sercach. Powstańmy i módlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że Ty objawiłeś nam to wspaniałe, wielkie miłosierdzie i uwolniłeś nas od wszelkich naszych win. Uwielbiamy i wywyższamy Twoje imię za to, że jesteś niezmiennym Bogiem i przebaczasz nam. Ale Panie, chcielibyśmy Ciebie naśladować. Chcielibyśmy umieć także przebaczać i naszym winowajcom. Nie mówić tylko tej modlitwy, Panie, ale rzeczywiście tak czynić w naszym życiu. Ale rzeczywiście mieć otwarte serce dla naszych bliźnich i nawet dla tych, którzy nas krzywdzą. Uczyń to, Panie, w naszym życiu. Prosimy Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Zmień nasze serca. Dzięki Ci, Panie, że jesteś dzisiaj w tym zgromadzeniu. Dzięki Ci, że jesteś tutaj, na tym miejscu. Wysławiamy i uwielbiamy Ciebie, że jesteś tutaj, aby błogosławić nas. O Panie, aby czynić w naszym życiu te wspaniałe rzeczy, które czyniłeś, gdy byłeś na tej ziemi. Uwalniałeś, uzdrawiałeś i błogosławiłeś serca. Dzięki Ci, Panie, że jesteś tutaj, aby błogosławić każde jedno serce. Każdego, kto się tutaj znalazł, pragniesz błogosławić, posilać i wzmacniać. Wysławiam, uwielbiam Ciebie. Ty jesteś cudownym Bogiem. Ty jesteś wspaniałym Bogiem. Halleluja. Chwała Ci, Panie. Drodzy, tu jest nasz Pan Jezus Chrystus. Tak nam obiecał i to jest prawdą. Chciałbym, żebyśmy się jeszcze modlili za tymi, którzy potrzebują dzisiaj nie tylko może zmiany swojej postawy, swojego serca i serca w serce pełne miłosierdzia, jakie było w Jezusie Chrystusie, ale jakąkolwiek prośbę macie, szczególną prośbę, potrzebę i chcecie, żeby zbór cały modlił się za czymś, co gnębi wasze serce, czy w życiu utrudnia wam naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa. Czy też w waszej rodzinie macie jakieś problemy, chcielibyście, żeby się za to pomodlić. I chciałbym, żebyśmy się jeszcze modlili za tymi, którzy potrzebują takiej modlitwy całego zboru. Czy są takie osoby, które chciałyby dzisiaj modlić i prosić także, żeby cały zbór się za nich modlił? Zapraszam, podnieście swoje ręce. Czy ktoś chciałby, aby modlić się dzisiaj za to? Widzę jedną rękę, czy ktoś jeszcze więcej i drugą. Czy jeszcze ktoś chciałby, żeby się modlić za nimi? Dzięki Bogu, widzę następne ręce. Może nie będę was prosił tutaj do przodu, ale proszę, aby cały zbór w tej chwili, Pan wie, co te osoby przeżywają, Pan wie, co każdy z nas przeżywa,
aby te osoby mogły przeżyć dotknięcie Boże i rozwiązanie tych problemów, które Pan może rozwiązać w ich życiu. Módlmy się jeszcze wszyscy wspólnie razem za tych, którzy mają takie potrzeby. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty widziałeś te serca, które są dzisiaj tu na tym miejscu i które wznoszą swoje ręce lub też mają potrzeby gdzieś głęboko w swoich sercach, Panie. Potrzebują Twojego dotknięcia, Twojego rozwiązania. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty tych, którzy wołają do Ciebie, którzy wzywają Ciebie, Panie, Ty wysłuchujesz, Ty masz serce otwarte dla każdej jednej duszy. O, wysławiamy Cię, że jesteś w tym zgromadzeniu obecny. Wysławiamy Cię, Panie, że jesteś cudownym Bogiem, wspaniałym Bogiem i że Ty zmieniasz nasze życie, nasze serca i odpowiadasz na nasze modlitwy. Chwała Ci, Panie, cześć i uwielbienie niechaj płynie z serc naszych. O, Panie, bądź wywyższony. Amen.